tym odcinku wybierzemy się do Amsterdamu. Ale nie do tego z trzema krzyżami w herbie, ale z czerwoną flagą w logo. Połowę eksponatów do naszego centrum zaprojektuje firma New Amsterdam z Krakowa. Wybierzemy się na ulicę Fabryczną, ale prześledzimy też proces powstawania eksponatów. Od projektu po montaż. Zapraszam. Czy kojarzycie taką oto scenę z naszego filmu Wyprawa do wnętrza Ziemi? Powiem szczerze, Macieju, że ta nasza sonda to no nie wygląda do końca tak jak na planie. Oj tam, pakuj się do środka. Andrzej nie trzyma przypadkowego rysunku. To poglądowy obraz eksponatu, który trafi na naszą wystawę stałą i rzeczywiście dzięki niemu będzie można poznać budowę naszej planety. Ale zacznijmy od początku. Wstępna koncepcja wystawy stałej powstała w połowie 2016 roku, a więc zanim jeszcze Małopolskie Centrum Nauki zaczęło funkcjonować jako instytucja kultury województwa małopolskiego. Formalnie działamy od 15 grudnia 2017 roku. Już wtedy było wiadomo, że główna ekspozycja będzie opowiadała o człowieku w różnych kontekstach, ale jak w większości centrów nauki, będzie to opowieść prowadzona przy pomocy interaktywnych urządzeń, a te trzeba zaprojektować. To był długi proces. Kilkanaście warsztatów, dziesiątki konsultacji z ekspertami, hackatony, czyli maratony projektowania, a w 2019 roku także otwarte dla mieszkańców Krakowa warsztaty z prototypowania. Zorganizowaliśmy też konkurs. Wszystko to dało naszemu zespołowi unikalną bazę wiedzy, której efektem jest m.in. 461 stron opisów eksponatów, które trafiły do dokumentacji przetargowej. Jest ze mną Karolina Perń, która od początku zajmowała się projektem. Podstawowe pytanie, jak się czujesz? Dziękuję. Czuję się dobrze. Wiem, do czego zmierzasz. Jak się czujesz? Otwiera pierwszą część wystawy stałej. Ta część opowiada o organizmie człowieka. Bo generalnie człowiek i jego marzenia to jest główny temat całej wystawy. Co będzie w kolejnych częściach? Będzie można się dowiedzieć, co nas łączy, jak działa świat, jak zmieniamy Ziemię, a także poeksperymentować w sali zatytułowanej Jak to sobie wyobrażasz? Co ważne, naszym założeniem było, aby eksponaty w kopitalni nie kopiowały gotowych rozwiązań, a urządzenia były niepowtarzalne. Oprócz tego naszą wystawę wyróżniać będą strefy ciszy, a więc wydzielone miejsca, gdzie będzie można wypocząć i usystematyzować wiedzę. Wyjątkowe będą też eksponaty artystyczne. Myślę, że o nich opowiemy w osobnym odcinku. Tymczasem mam ze sobą planszę, która jest z nami od 2019 roku. Wtedy rozstrzygaliśmy konkurs na scenografię wystawy stałej. Tą propozycję przysłało do nas Cosa Nostra Studio z Krakowa, które ten konkurs wygrało. Tak wyglądały wstępne wizualizacje, a tak poszczególne sale wyglądają po opracowaniu szczegółowych rozwiązań. Na ścianach pojawią się motywy związane z tematyką danej przestrzeni. Będą wyobrażenia neuronów, helic DNA, tkanki czy układu scalonego. Każda sala będzie miała własny kod kolorystyczny, a wspólne będą wyoblone kształty mebli, przepierzenia w formie półkoli czy ekspozytory z przekazem naukowym. Całość ma stworzyć wrażenie naukowego teatru. Przetarg na realizację scenografii oraz 51 eksponatów wygrała firma New Amsterdam. Lista wykonawców wystawy jest jednak dłuższa. Współpracujemy z CNG System, Induforce, Arbus oraz Grupa V. Pora wybrać się na ulicę Fabryczną, gdzie wspólnie zobaczymy, jak teraz wygląda sonda, która zabierze nas w podróż do wnętrza Ziemi. Cześć. Cześć. Dorota zajmuje się projektowaniem naszej wystawy stałej. Pokaż mi proszę, jak wygląda eksponat sonda z sali Jak zmieniamy Ziemię. Dobra, mamy go tutaj. A tutaj mam rysunek, który był początkowo. Widzę, że nasza sonda się niewiele zmieniła. Przybyło trochę detali, ale generalnie to jest cały czas ta sama sonda, dzięki której będzie można dotrzeć w głąb Ziemi. I to jest program, który wspomaga Was w projektowaniu naszej wystawy stałej, tak? Tak, tutaj mamy wszystkie pomieszczenia, wszystkie eksponaty zestawione razem ze sobą. Dzięki temu widzimy, jak się razem kompozycyjnie układają. Dobieramy też tutaj kolory i efekt finalny pokazujemy klientowi. Mhm. A możemy przejechać po wszystkich salach, żeby zobaczyć, jak to wygląda z góry? Tak. Tu mamy wszystkie nasze 5 sal.
A może na chwilkę zatrzymać? Tutaj jest... Już? Tak, tutaj jest eksponat sklep. On jest o tyle ciekawy, że pokazuje, jak projekty zmieniają się w czasie, dlatego że ten eksponat był do zaprojektowania w ramach konkursu na scenografię wystawy stałej. Wtedy miał taką bardzo mocno elektroniczną, wirtualną formę. A teraz widzę, że przybrał formę takiego standardowego sklepu, gdzie jest napis supermarket, gdzie są towary, gdzie jest promocja. Czyli można do niego wejść i wtedy dopiero poznać techniki sprzedażowe, jakie są stosowane przez różne branże, różne sklepy. Tak. Można pokazać jeszcze strefę ciszy, jak one wyglądają? Tak, w każdej przestrzeni naszej mamy po jednej strefie ciszy. Służy ona temu właśnie, aby po tym takim przebodźcowaniu ze wszystkich sal uspokoić się, wyciszyć. Panuje taki lekki półmrok, przyjemny taki klimat. Jest tutaj troszkę ciaśniej. Tutaj akurat będziemy zajmować się zagadnieniem czasu i tego, jak on jest, jak różnie go odbieramy w zależności od sytuacji. I też takim ujęciu globalnym, że mamy różne strefy czasowe i różnie ludzie też traktują czas na całej naszej planecie. Rysunki wyglądają coraz lepiej. Czy macie już jakiś eksponat, który możecie pokazać? No, pracujemy cały czas nad wszystkimi eksponatami i dopracowujemy szczegóły, także one się właśnie zmieniają, niektóre bardziej, niektóre mniej, ale cały czas jeszcze właśnie jest taki work in progress. Urządzenia powstają również w naszym warsztacie wewnętrznym. Zobaczcie, jak w przyspieszeniu wygląda składanie eksponatu, który obrazuje powstawanie fali stojącej. Do jego budowy wykorzystaliśmy starą gitarę basową. I taka właśnie jest filozofia działania naszego warsztatu. Wykorzystujemy w nim rzeczy pozornie niepotrzebne i budujemy coś nowego. Na naszym blogu możecie dowiedzieć się więcej o upcyclingu. Link do tekstu znajdziecie w opisie. A jak działa nasz eksponat? Z jednej strony przezroczystej rury znajduje się głośnik, a z drugiej lusterko. W samej rurze wysypany jest pył korkowy, na którym, po dobraniu odpowiedniej częstotliwości, tworzą się regularne wzniesienia. Fale akustyczne nakładają się na siebie dzięki odbiciu od lustra, a dźwięk można nie tylko usłyszeć, ale również zobaczyć. Na koniec zobaczmy jeszcze, jak powstaje budynek, do którego trafią eksponaty. Jak zwykle zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia!